Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy. Dzień dobry. To jest Gosia. A to jest Jerzy. I dzisiaj będziemy rozmawiali o bardzo, bardzo ważnym temacie, który każdemu powinien być bliski jego sercu, każdemu rodzicowi? Nie, dla każdego rodzica powinien być bliski jego sercu, chyba tak chciałem powiedzieć. Czyli... Jak zachęcić dziecko do czytania? No i jak? A w ogóle, wiesz co, to może zacznijmy od tego... Ja spróbuję być takim złym adwokatem, czy tam adwokatem diabła, chyba się na to mówi. I dobra, jak zachęcić dziecko do czytania, a może w ogóle w XXI wieku, wiesz, w erze startupów, technologii, to w ogóle nie ma sensu czytać. Może lepiej słuchać na przykład audiobooków. Audiobooków też warto słuchać, ale jako takie uzupełnienie. A dlaczego czytanie jest ważne? Wiesz co, czytanie rozwija wiele kompetencji u dziecka. Zaczynając od dziecka, tak? Rozwija kompetencje językowe, rozwija wyobraźnię. Ale poczekaj, to stop. No. Po kolei. Rozwija kompetencje językowe. Jak to? A tak to, że jeżeli czytasz dziecku od małego, w zasadzie można czytać dziecku już od narodzin, to dziecko wsłuchuje się w melodię języka, w rytm języka, zapoznaje słowa. Ja nie bez kozery powiedziałem o tych audiobookach. Tak. No bo wiesz, jest różnica, możesz usiąść i poczytać, albo możesz włączyć tego audiobooka i tam też jest człowiek, który czyta i to bardzo często jest człowiek, który lepiej potrafi wymawiać różne rzeczy niż ja, nie? Bo się, jest to profesjonalny jakiś tam lektor, aktor. No to już ci odpowiadam. No więc... Możesz tak zrobić, oczywiście, i dziecko też się nauczy wtedy tego ja języka, mogę tylko... Counter-Strike'a wtedy, wiesz, rozumiesz? Tylko tracisz wtedy dwie rzeczy. Po pierwsze, dziecko łatwiej uczy się, kiedy jest to jej bliska osoba. I jest to żywy człowiek, tak? Okay. Jest to żywy człowiek i bliska osoba. I dodatkowo jeszcze, jako rodzic... No i chyba tam głos rodzica też ma znaczenie, w sensie takim, że głos rodzica jest ważniejszy dla dziecka niż głos jakiegoś nawet bardzo dobrze wyszkolonego lektora. Wiadomo. Nawet jeżeli mama sepleni, to jest ważniejszy głos niż ten, wiesz, Jerzy Sztur, który... Pewnie, że tak. No i jedna z też najważniejszych ról takiego wspólnego czytania to jest zacieśnianie więzi między rodzicem a dzieckiem. No dobra. Tworzenie takich rytuałów domowych, czytania, wspólnego spędzania czasu. Jest to też taki świetny punkt wyjścia do rozmowy z dzieckiem, już wtedy, kiedy to dziecko jest starsze. Także, no wiesz, na same korzyści. No tak? Dobra, ale to z tym rytuałem to mi się też podoba, bo ja jestem, wiesz, człowiek, który uwielbia mieć różne rytuały i powtarzalny plan dnia i tak dalej. Ile czasu trzeba spędzić, żeby taki rytuał wprowadzić? Załóżmy, że jesteśmy rodziną, która rżnie w Counter-Strike'a co wieczór i teraz dochodzimy do wniosku, kurde, no może faktycznie Gosia i Jerzy mają rację, należałoby trochę więcej książek czytać. Zróbmy sobie wieczorny rytuał czytania książek po to, żeby, wiesz, odstawić te ekrany, które niebieskim światłem świecą. No i właśnie, żeby rytuał powstał taki zacieśniający więzi w naszej rodzinie, to ile czasu... Wiesz, na początku to będzie tata, mama, włączcie Counter-Strike'a, nie? W takiej sytuacji to będzie mi trudno odpowiedzieć, bo tutaj bo nigdy już... nie rżnęłaś w Counter-Strike'a, nie? Wiesz co, nie, chodzi o to, że mówisz tutaj już takiej specyficznej sytuacji, kiedy dziecko jest już przyzwyczajone, tak, do czegoś innego, do innego spędzania czasu. Żeby po prostu to zaplanować. Znaczy to się na pewno da zrobić, tylko wtedy, myślę, że wtedy potrzeba więcej czasu. Tak, że jeżeli już masz jakiś nawyk wyrobiony, dziecko... Ale to myślisz, że co, z 10 dni czy z 30? Myślę, że z 30. Okej. No to słuchajcie, sam, wiesz, rozmawialiśmy o tym, że media społecznościowe, czy w ogóle nowe technologie, czy telewizja, filmy są uzależniające. Tak, myślę, że nie każde dziecko ogląda bajki na takim ekranie, wiesz, który nie... No jak to jest, wiesz, opowiedz o tym, że są takie ekrany, które powodują zmiany. Małgorzata trochę was chciała przestraszyć. No. Natomiast są lepsze i gorsze ekrany, tak? To znaczy, na przykład, znaczy te ekrany wszystkie, które odbijają światło, a nie generują to światło, czyli nie świecą same z siebie, tylko odbijają światło zastane w pokoju, one są lepsze, bo one tak naprawdę funkcjonują tak, jak świat funkcjonuje, tak? Na świecie dosyć mało jest świecących rzeczy tak naturalnie.
poza ogniem może, nie? Mhm. Natomiast i dlatego ja zawsze Małgorzacie mówiłem, że lepiej jest czytać książkę, no bo ona nie świeci. Jak masz do wyboru na przykład Kindla, czy książkę papierową, no to lepsza jest książka papierowa, bo ten Kindle to tak, no tam są modele, które nie świecą, ale większość z nich to tam świeci, nie? A najgorsze to są te takie właśnie ekrany 50-hercowe albo 120-hercowe, te takie jak iPady, jak te wszystkie tablety, jak nasze te ekrany, na których całymi dniami siedzimy i pracujemy, bo one nie dość, że świecą, to jeszcze one migają, nie? No i na przykład e-ink, który jest w Kindlu, jest takim trochę półśrodkiem, bo no bo on nie miga przynajmniej, on miga dopiero jak zmieniasz stronę, mm-hmm. tak? Poza tym tam to, co się wyświetla na nim, jest stałe, więc to trochę tak wygląda, jakby ktoś tam coś napisał, nie? No jeżeli jest nieświecący, to jest już mm-hmm. dosyć blisko tego, jak działa kartka papieru. I tak samo taki ekran kinowy na przykład, czy taki ekran, jaki my mamy do oglądania filmów, on jest też lepszy, bo on odbija światło, tak? Więc tam on też miga oczywiście, bo te 24 klatki na sekundę trzeba pokazać, żeby złudzenie ruchu było, natomiast no, on nie miga 120 razy na sekundę, tylko miga 24 razy na sekundę, co dla naszego mózgu robi różnicę, bo 24 rzeczy na sekundę trzeba przetworzyć, a nie 120, nie? No i teraz, wiesz, no, minie jeszcze kilkanaście, może kilkadziesiąt lat, gdzie się dowiemy, no to jak to jest, jaki to ma wpływ na nas, to na razie nie robi zmian w mózgu, spokojnie, natomiast no być może się okaże, że to robi jakieś zmiany w mózgu, że dziecko musi 120 klatek na sekundę przetwarzać. No w każdym razie wyrobienie takiego nawyku trochę trwa i dobrze jest po prostu, żeby książki w życiu dziecka były obecne, po prostu od małego. Wiadomo, że jak tam dziecko ma poniżej roku, no to ono sobie te książeczki po prostu... No zaczyna przeglądać. Zaczyna przeglądać około roku, tak? Mhm. Na przykład z mojego doświadczenia, że jest to tak około roku, tak, że zaczyna się interesować jakoś tak bardziej... A potem zaczyna je zjadać. To też. No to co, ale to podsumujmy, tak? Czyli warto zrobić taki rytuał i najlepiej, jeżeli już planujemy dziecko, no to sobie to jakoś wbudować jako coś, co się progresywnie w naszej rodzinie pojawi, tak? Tak. Zaplanować sobie, w zależności od możliwości, tak, no wiadomo, że takie wieczorne czytanie to pewnie jest po prostu najwygodniejsze. My na przykład mamy jeszcze poranne czytanie, co wymaga od nas takiej, no, jak to powiedzieć, dobrej organizacji czasu. Musimy wcześniej trochę wstawać, tak. Wszystko się musi zmieścić. Wszystko się musi zmieścić, no bo przecież, no... To nie może być 10 minut tego porannego czytania, bo jest za mało i jest niedosyt. No. Mamy tak, no wiadomo, że Helena tak idzie do swojej szkoły, więc to po prostu no musi się zmieścić, tak? No, więc po prostu kładziemy się wcześniej spać i wstajemy wcześniej rano, żeby się czytanki między innymi poranne zmieściły. Ale mamy też czytanki, znaczy no Helena jest w przedszkolu, no to takich w połowie dnia już nie mamy, ale kiedyś wcześniej, jak jeszcze do przedszkola nie chodziła, no to były też takie czytanki. No pewnie, że tak, dnia. Pewnie, że tak. I tego dużo było z tego, co ja pamiętam. Bardzo dużo i fajne właśnie w takim wieku do trzeciego roku życia, czy zaczynając od pierwszego roku życia, fajne są właśnie takie rymowanki, wyliczanki, śpiewanki. Tak, i te wszystkie książki, które mają właśnie rymy i mają jakiś rytm, to bardzo, bardzo wchodzi dobrze takim maluchom. No i oczywiście wszystkie takie dźwiękonaśladowcze różne takie, tak? Że tam koty miał, tak, ciuch, to no. Wszystko jest super po prostu. No bo też łatwo dziecku jest wymówić, powtarzać masz jakąś interakcję tak, wtedy z dzieckiem. Tak. No i jest jakiś też element zaskoczenia, który się przydaje. No dobra, czyli czytanie kształtuje wyobraźnię, też przyzwyczaja do tego, jak się powinno wymawiać, tak? Czyli możemy zaryzykować twierdzenie niepoparte żadnymi badaniami, że jeżeli dużo czytamy dziecku, to ono powinno lepiej albo wcześniej zacząć mówić? Tak, ja mam takie przekonanie, nie sprawdzałam tego w żadnych badaniach, oparte na moim doświadczeniu. Okay. Widzę, że Helena ma naprawdę bardzo bogatą wyobraźnię, ma bogaty zasób słownictwa. Słownictwo takie, że czasami nas zagina. Tak. I to jest wszystko właśnie z książek. Ja doskonale wiem, ponieważ często właśnie to ja z nią czytam wieczorami. Ja doskonale wiem, z której książki ona akurat wzięła jakieś... Z której książki dostajesz cytatem. Dostaję cytatem, tak. Okay. Tak. I mówię, no, ten cytat się wydaje dziwny, jakiś taki...
No teraz mi nie przychodzi mroczny. Żaden do głowy, ale właśnie, bywają takie. I idę z kimś i Helena właśnie coś takiego powie, tak nie, no spokojnie, to na przykład Madika z Czerwcowego Wzgórza, nie? Tam w ogóle była taka historia, że Madika sprzedała swoją siostrę jako niewolnika, bazując tam na tej opowieści biblijnej, no więc właśnie tak to się kiedyś musiałam z tego tłumaczyć właśnie też z Heleny takich różnych pomysłów. No dobra, to co tam jeszcze? No, jaka jeszcze może być rola czytania w życiu dziecka i rodziny? No więc dla mnie na przykład książki są też pomocą w rozmowie z dzieckiem na temat na przykład emocji albo jakieś trudne tematy, które w życiu się mogą zdarzyć. Na przykład śmierć, albo emocjach, jak złość, jak poczucie radości, czy poczucie szczęścia. Kiedy widzę, że warto byłoby popracować trochę nad jakimś tematem, na przykład co to znaczy być grzecznym, co to jest asertywność. Dlaczego nie warto być grzecznym za wszelką cenę? Tak. Wtedy... Wyciągasz książkę. Wtedy wyciągam, szukam sobie, wyciągam książkę z półki albo szukam takiej książki w bibliotece, do której chodzimy. Obydwie nasze dziewczyny mają swoje karty, z czego jestem bardzo dumna, bo już ja nawet Ida ma kilkanaście miesięcy, już ma swoją kartę. Miesięcy 13, nie, teraz 14 i już karta biblioteczna, proszę państwa. Właśnie, także to jest fajne. Albo po prostu szukam, jeżeli nie znajdę w bibliotece, albo chcę mieć w domu, w biblioteczce jakiś egzemplarz, no to wtedy kupuję. Tak. No ale u nas przemiał książek jest taki, że dobrze, że jest ta biblioteka, bo nie wiem, co byśmy zrobili, gdybyśmy musieli każdą książkę kupić. No tak, a poza tym fajnie jest mieć, to też jest taki rytuał pewien. Tak, chodzenie. No znaczy ostatnio pandemia, to tak nie bardzo się da chodzić, no ale... Nie. Ale jak znaczy ja chodzę, tak, no tak, po prostu. Ale też no są tak, limity. Teraz się oddaje te książki w no woreczkach. No tak, no to są tak limity dalej. Też natomiast osób. Kiedyś się chodziło do tej biblioteki, się chodziło między regałami książek i można było sobie, wiesz, sprawdzać, jaka ta Ale to w ogóle jest super rytuał, że wiesz, ja przychodzę z torbą książek. No teraz to ja przychodzę, Helena nie pomaga, nie wybiera, natomiast ja przychodzę z torbą książek i co tam jest? To jest w ogóle no właśnie, super. Mama, co przyniosłaś? Tak. Pokaż. Ale też sama już sobie zaczyna Helena wybierać. Już składa ci zamówienia, tak? Tak, składa mi zamówienia. Często na okładkach książek gdzieś tam w środku są... A, są inne wiesz, serii. Są, taka reklama, nie? Ale to marketing, daje się nabrać na marketing. To musimy popracować trochę, no. Ale z drugiej strony, jeżeli książka fajna, to pewnie te proponowane też fajne, nie? No przynajmniej jest to wybór Heleny, a nie algorytmu. No dobra, i co, to już o tym, że książki rozwijają wyobraźnię też było, umiejętności językowe były, no to może pójdźmy troszkę dalej. To kiedy można, jak już planujemy to dziecko, to kiedy można zacząć czytać te książki dzieciom? Od jakiego wieku? No możesz czytać, kiedy chcesz. I nawet jak zjada książkę, to też mogę, tak? No to ja wtedy zabieram i takie książki, które się je najlepiej, po prostu chowam. Aha. Nie, są takie, słuchaj, są takie, których Ida nie zjada i są takie, które są smaczne. No muszą być smaczniejsze i mniej smaczne farby. No to przykład. Takie chowam oczywiście, jak widzę, że jakaś książka po prostu jest... Nie, ale to czekaj, jakbyśmy chcieli tak zaryzykować, to co, no, od 6 miesięcy można zacząć, czy wcześniej, później, jak to? Można wcześniej, chociaż ja zauważyłam, że takie zainteresowanie w około roku. Okay. Tak, wcześniej to były książeczki, takie tam czarno-białe na przykład do oglądania, i nie, ale się nie, nasze dziewczyny się nie interesowały za bardzo, ale tak koło roku zaczęły właśnie przeglądać i zaczęły też skupiać uwagę na tym, co tam jest i na tym, co ja czytam. No tak, no to właśnie... I żeby właśnie, ważne jest, żeby się nie zniechęcać, dlatego że na początku to skupienie jest bardzo krótkie tak, dziecka. Dwie strony i już jest pozamiatane i coś innego musi się tak, dać. I można sobie pomyśleć, no nie, po prostu nie, po to co, tak? Dokładnie tak. Ale ten czas się wydłuża, nie? On się wydłuża, tylko że no, należy dać szansę dziecku, nie? To trochę podobnie jest z jedzeniem warzyw, nie? Że jeżeli po pierwszym razie zrezygnujemy, to dziecko nigdy nie będzie jadło. Natomiast
tak radzimy właśnie spojrzeć po prostu i śledzić, co dzieci robią i jak zaczną się interesować właśnie książeczkami, które gdzieś tam leżą w domu, no to wtedy podłapać ten trend i popłynąć na tej fali, no. Czy wiesz co, nie tylko obserwować, kiedy się zainteresują, ale też właśnie proponować. No tak, znaczy one muszą być w domu, no bo jeżeli tych książek nie będzie, no to dziecko do nich nie sięgnie, nie? Mm-hmm. Więc... Ale żeby czytać i się nie zrażać, że na przykład dziecko ucieka, tak? Tak. Ja to zrozumiałem, nasi słuchacze, mam nadzieję, że też. No dobra, o rytuale też było. To może, no, jak sześciomiesięczne dziecko, to tam jest taki początek tego, później zaczyna ta uwaga coraz dłuższa być skupiona na tej książce i co potem, jak już jest taki kilkulatek i już ten rytuał czytania książek jest mocno zakorzeniony w rodzinie, to do czego, jak gdyby, jak potem zarządzać tym, czym jest książka w życiu takiego dziecka? Czy to jest tak, że trzeba ją obudować jakimś płotem, żeby nie, na przykład komputer, czy tam jakiś właśnie tablet, czy oglądanie jakichś filmów nie skanibalizowało tego, czy jak to wygląda? Możesz rozwinąć? No w sensie chodzi mi o to, że jak dziecko się robi starsze, to zaczynają różne inne rzeczy też to dziecko interesować, nie? No, na przykład, wiesz, zabawy w piaskownicy z koleżankami i kolegami zaczynają być też ważne, no i co sugerujesz wtedy? Czy sugerujesz ten, jakoś tak bardzo mocno dbać o ten czas przeznaczony na czytanie, czy jakoś do tego podejść? Dbać, zdecydowanie dbać i podtrzymywać ten rytuał. I jestem przekonana, że jeżeli konsekwentnie ten rytuał podtrzymujemy, to dziecko nie rezygnujemy, to ono samo będzie chciało. Mhm. Tak myślę. Okej. To czym jeszcze może być książka dla takiego starszego dziecka? Poza no właśnie częścią rytuału i czasem spędzonym z rodzicem, do którego jest dziecko przyzwyczajone? U starszych dzieci na pewno pojawia się coś takiego jak identyfikacja z bohaterami książek. Dzieci mogą zobaczyć, w jaki sposób pewne problemy, z którymi one się stykają, są rozwiązywane. No tak, no to tak jak mówiłaś, taka rola trochę wskazania wzorca, co z tą sytuacją, która się dziecku przydarzyła jakoś tam, powiedzmy, no poza domem, tak? No, czy nawet nie tylko. I nie tylko, ale też jakieś kształtowanie postaw, kształtowanie jakiegoś takiego postaw moralnych. Okay, wiesz, tak? Czyli takie już wspomaganie w budowaniu osobowości, tak bym to powiedziała. Zrobiło się strasznie poważnie. No tak. Bo to znaczy, że jak źle dobierzesz te książki, to możesz zepsuć dziecko. Być może tak. My całe szczęście naszych nie zepsuliśmy, ale nie, no ja żartuję trochę. Ale to znaczy, jak jest dziecko starsze, no to trzeba pamiętać o tym, że no hello, trzeba zwracać uwagę na to, co to tam jednak się... I co to dziecko czyta, no to wiesz, na pewno, no możesz zepsuć dziecko pewnie, jak mu mówisz, że nie wiem, bicie innych dzieci jest okej i tak mu będziesz codziennie powtarzał. A myślisz, że są książki dla dzieci, w których bicie innych dzieci jest okej? No ja się nie spotkałam. No ja też nie. Do czego zmierzam? To znaczy, zmierzam do tego, że można się zastanowić, tak? Jeżeli na przykład mamy dziecko, które jest bardzo, no nie wiem, wstydliwe albo niepewne siebie, to można spróbować mu podkładać, chciałem powiedzieć, pod nos, ale raczej no właśnie czytać takie historie, które jakoś pokażą, w jaki sposób można sobie z tą cechą, nie wiem, charakteru czy z tą postawą radzić, nie? Pewnie, że tak. Właśnie o to chodzi. I poza tym masz, jeśli znasz książkę, tak? No. Bo już mówię o starszym dziecku, które sobie samo czyta, to możesz po prostu o tym porozmawiać jako rodzic. I to jest dalej jest to podtrzymywanie więzi, budowanie więzi z rodzicem, na które po prostu pracujesz od małego. Okej. Okay. Tak? Czyli pomysły na rozwiązywanie problemów albo jakieś takie kształtowanie po prostu pewnych postaw i kompetencji. Tak. Spoko. A oswajanie lęków? Można oswajać też. Lęki? Można, są na książki. Pewno. Ja na przykład mam ten lęk wysokości. Mógłbym przeczytać książkę, żeby się nie bać, wiesz, jak jestem wysoko? Słuchaj, poszukam czegoś dla ciebie. No. Nie, ale na przykład... Ale właśnie, taka propos szukania, to gdzie szukać wartościowych książek?
Powiem ci, gdzie ja szukam. No więc szukam w bibliotece, sama. Biblioteka publiczna. Można dopytać. Panią bibliotekarkę. Lub bibliotekarza. Co ciekawego poleca? Ja to robię sama. Przeglądam półki i szukam czegoś fajnego. Inspiruję się też czasopismami, takimi... papierowymi. Nie, w sumie to są takie, jak to powiedzieć, magazyn internetowy, jest na przykład taki Rims. Rims, to nie jest blog jakiś? To jest właśnie taki portal, tak? Wiesz, ja się tam za bardzo nie znam. No dobra, tak? No portal. Którym można znaleźć recenzje książek, jakieś nowości, informacje o konkursach literackich, o targach. Dobra. I tam można sobie po prostu poszukać, jakie książki są rekomendowane dla dzieci w danym wieku. Mhm. Są też różne nagrody literackie, które... na przykład konkurs literacki imienia Astrid Lindgren, jest polska sekcja IBBY, gdzie też można sobie, która przyznaje nagrody, też co roku można sprawdzić, jakie książki zostały nagrodzone, albo jest też Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom, też można tam poszukać rekomendacji. Ja zaglądam też czasami na blogi. Na które? No jest taki blog Ronia na przykład, ona tam czasami poleca książki i też inne. No teraz to... W naszym newsletterze będzie jakie. O, dobry pomysł. Zapraszamy na newsletter, można się u nas na stronie zapisać. Dobry pomysł. rosiajerzy.pl. Ja mam też swoje ulubione wydawnictwa, na które... Na stronę, których wchodzę i tam sprawdzam na przykład zakamarki. Tak, no to jest dobry klucz, żeby w ogóle właśnie jak traficie na taką książkę, tak, która wam podpasuje, bo wam się spodoba to, jak jest napisana, to zazwyczaj wydawnictwo, które tą książkę w Polsce albo rozprowadza, albo wydało, no to rzeczy inne w tym wydawnictwie będą podobne klimatem, nie? I to jest też dobra droga wybierania książek. Tak. No i oczywiście autor książki, jeżeli przeczytamy jedną i jest fajna, to szukam też innych. Szukam też tematami właśnie. Na przykład o byciu niegrzeczną dziewczynką. No na przykład. Mam już takie właśnie miejsca, gdzie wiem, że znajdę książki, które dotyczą właśnie rozwoju dzieci czy emocji. Na przykład to gdańskie wydawnictwo psychologiczne, o którym już rozmawialiśmy. Czy inne. Ale przypomnij, bo być może nasi słuchacze nie słuchali akurat tamtego odcinka, bo to są fajne książki takie, które pozwalają z dzieckiem zahaczyć o takie tematy dosyć trudne dla rodziców zazwyczaj, prawda? Tak. Na przykład jak się zachowywać w konfrontacji z obcymi ludźmi. Tak, dobre i złe sekrety. To polecamy. To powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona książka z dzieciństwa? Z takiego bardzo wczesnego dzieciństwa to sobie nie przypominam. Na pewno czytałam doktora Dolittla. A no, to ja też. Tak? Pamiętam, no. I całą serię Ania z Zielonego Wzgórza, ale to już jak byłam starsza, no tak? A tak zupełnie, to jakieś różne na pewno Brzechwa. Ja pamiętam tego, Kubusia Puchatka pamiętam. Aha. No właśnie, ja Kubusia Puchatka nie czytałam. Musiałem być starszy, no bo Kubuś Puchatek to już jest trochę taki bardziej zaawansowany jednak lingwistycznie. Jeszcze pamiętam sporo takich rosyjskich bajek różnych, że były tak. A nie, to z bajek, to pamiętam, te słynne bajki, te takie, wiesz, ociekające krwią, te, jak one się nazywają? Jeju. To braci Grimm czy inne? No bracia Grimm i ci drudzy. I Andersen, nie? To są też, wiesz, uciekające. No tak, no to tak. Przemocą bajki. Wiesz co, ta Śpiewająca Lipka, czytaliśmy, jest taka książka, jest, to tam po prostu naprawdę. Ja ją nawet kupiłam dla Heleny, ale nie odważyłam się jej... Wsadzanie dzieci do pieca. Ale nie odważyłam się jeszcze przeczytać, chociaż podobno... Właśnie dzięki takim opowieściom dzieci, właśnie to, co mówiłeś, że oswajają różne lęki, świat.
to dobrze. No ale to pozostawiamy wam decyzję, czy chcecie o wsadzeniu dzieci do pieca, czy coś. Tak, natomiast ja jeszcze pamiętam, ale nie przypomnę sobie, jak się nazywała ta książka, natomiast pamiętam, że jak miałem kilka lat, no tak jakoś mi się wydaje, że między powiedzmy 5 a 6, to miałem taką książkę, że musiałem się dopiero nauczyć czytać, nie? Albo jakoś tak, albo 6-7 może jakoś tak. Miałem taką książkę, nie pamiętam niestety, co to była za książka, kto ją napisał, natomiast pamiętam, że tam była jakaś taka strasznie smutna historia. I do tej pory ją pamiętasz. W sensie, znaczy, tak? Pamiętam moją reakcję na tą książkę, że to był pierwszy raz w życiu, kiedy coś, co ktoś napisał gdzieś tam na kartce, mnie tak strasznie poruszyło, w sensie ten smutek mi się udzielił. Mm-hmm. I mi było tak strasznie przykro za tego bohatera, że mu się coś tam przydarzyło. Nie pamiętam, on stracił jakąś książkę, jakąś swoją zabawkę chyba, czy coś, mm-hmm. Nie pamiętam. Natomiast pamiętam ten smutek, który mi się udzielił. Ja byłem taki zaskoczony, że ja, wiesz, no, że tak współczuję temu bohaterowi i nie spodziewałem się, że tak, wiesz, emocje można w ten sposób, nie, przekazać. Mm-hmm. I no i do dzisiaj to pamiętam, nie, w sensie to pamiętam to uczucie, pamiętam ten mój, jak gdyby, to zaskoczenie, nie. Także tak, no to też, no i zresztą dzisiaj jak patrzymy na świat, no to też widzimy, że storytelling, opowiadanie historii to są wszystko ważne rzeczy i ludzie zawsze będą do tego ciągnęli, żeby usłyszeć historię od kogoś, tak, i dlatego te wszystkie jakieś nasze, wiesz, społeczne interakcje z przyjaciółmi, z rodziną zawsze się opierają o jakieś tam opowiadanie historii, nie, i babcia zawsze wnukom historię opowiada i wnuki zawsze lubią się spytać, opowiedz mi, jak to było, jak ty byłaś młoda na przykład, nie? Tak. Więc tak, no, więc polecamy czytanie książek. Jeżeli macie jakieś pomysły na to, jakie są super książki, to zapraszamy do wysłania do nas maila, email@gosiajerze.pl, albo można zostawić komentarz pod naszym którymś z filmów na YouTubie. To co, mówimy coś jeszcze, czy koniec? Możemy jeszcze powiedzieć, że książki są bardzo często pięknie wydane. Tak. I to jest też taki początek obcowania ze sztuką z dla dobrą dzieci. Sztuką, no. Ja pamiętam, że ten Szancer zawsze mi się podobał, jeśli chodzi o ilustracje. Ale jest dużo innych takich. No, ten kolor ten od tej gąsienicy też fajne książki ma ten Eric Carle. Tak. Nie pamiętam, czy to on je jakoś tam ilustrował, czy tam ma ilustratora jakiegoś, ale generalnie fajne są te książki, ładnie są narysowane. O. No to dla takich maluchów, nie dla takiej Idy to jest trochę książka. Tak, ale dla starszych też, tak? Są książki. Tak, nie, no ja mówię akurat o Eriku Carle, tak, bo on dla bobasów raczej takie robi. No, tak, to? No to można obcować ze sztuką, jasne. Czyli co? Wyczerpaliśmy, wydaje mi się, temat. My. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy i do usłyszenia. Do następnego, cześć.